Malti spodobał Skybase'a i tak widzę, witam was w pierwszym odcinku, w którym się po prostu sprzedałem widzowi. Jezus Maria, się sprzedałem, nigdy w życiu reklam nie robiłem. Ale moi drodzy, dzisiejszym sponsorem Dolary! Do pary! Odcinku jest Uzi Clicker, jeśli ktoś by był zainteresowany kupnem z jego clickera, macie link w opisie, moi drodzy. Tak, zombie się sprzedał. Jeśli lubicie Uzi Clickera, to zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to napiszcie w komentarzu, zombie się sprzedał. Ale moi drodzy, jak wiecie, jest Uzi Clicker współpraca, to w tym odcinku możecie wygrać taką podwójną licencję Uzi Clickera na 30 dni. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem oraz napisać w komentarzu swój adres e-mail, żeby mógł się z wami skontaktować. Dwie osoby wybiorę w następnym odcinku, więc piszcie po prostu komentarze. A o tym nie tutaj chciałbym wam dodać, że oglądajcie odcinek do końca, jeśli mogę was o to poprosić, jeśli nie, to nie. No i co, miłego oglądania, na razie i yo, pamiętajcie, z kodem ZOMBIACZEK macie 10% zniżki na produkty Genesis. Zostawcie suba, łapkę w górę i dzwona, nara! Dobra moi drodzy, już jestem przy pierwszej gildii stopki i jest to gildia 102B. Ta gildia prezentuje się w taki sposób. Mają moi drodzy oni tutaj trochę typa w gildii, mianowicie raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Ich liderem jest Wręcz, a szczerze mówiąc nikogo z nich za bardzo nie znam. Zastanawiam mnie, co te główki tutaj robią, dlaczego one są tak dziwnie ustawione. Czekajcie, Elbet, czekajcie, troszkę one są postawione przez piekarnika. Okej, czy tam też postawił piekarnik? Tak, to te główki postawił piekarnik. No dosyć dziwnie to wygląda, bo sobie tak są takie lewitujące główki. Ale zejdźmy może do nich gdzieś na dół, na przykład na 30 poziom, gdzie jest serce gildii. Ale widzę, że niestety oni tutaj nie kopią, chociaż nie, kopię piekarnik, sobie kopię miejsce na awka do kopania. No dobra, panie piekarniku, pan sobie niech tutaj kopie, aby sprawdzimy może jakiegoś jeszcze innego typa z gildii. TP Imbir, niech na przykład będzie TP Imbir. Zobaczmy, co robi Imbir. O, Imbir się klepie, goni jakiegoś typa i ten typek jest bez stata, czy Imbir go dogoni. Chuboniku woda. Goście w ogóle miał jakiś łeb założony innego typa. Dobra, on chyba z Deda z łuku go zabił, tak mi się wydaje. Okej, okay. No dobra, typamy zaraz do drugiej gildii stopki, czyli do gildii Burza. Drodzy, byłem przy drugiej gildii stopki, ale druga gildia stopki niestety nic nie miała. No to poszedłem sobie na trzecią gildię stopki. Gildia trzecia stopki jest to gildia Hall, moi drodzy. Nie wiem, czy to są prawdziwe hole, to taka masówka. Chyba nie, bo to mało typa jest gildii, to nie pasuje do takich masówek. Dobra, co oni tutaj mają? Serduszko gildii oczywiście mają. Mają jakiś tutaj początek enchantu. Czekajcie, sprawdzimy, czy to ktoś z ich gildii postawił ten enchant, czy jakiś inny typ. Frixy jakiś go postawił. Nie, to chyba jakiś randomowy ziomek, któremu chyba zrobili kreta, po prostu budując gilię, tak mi się wydaje. Okej, oni tutaj, moi drodzy, mają... Jaki ten typek ma? Nick Halo? WKK, WQQ, WQQZ, wkurzony może to znaczy. Nie no, nie wiem jak się ten nick czyta, WQQZ, no dziwny ten jego nick jest, znaczy inny po prostu, nie dziwny, tylko inny. A tutaj Rosetta sobie kopie nawku. No dobra, nie będziemy ich przeszkadzać. Nie będziemy im przeszkadzać, moi drodzy. Czekajcie, sprawdzę jeszcze, czy oni coś mają do góry tutaj, czy tylko takie coś. Aha, oni mają tylko żółwik z kobla. No czyli taki, wiecie, zwykły żółwik. Nic więcej po prostu na start edycji nie potrzeba. Dobra, moi drodzy, tepnę do pierwszego typa z pierwszego typa stopki. I zobaczcie, moi drodzy, to on jest typa tu na jakimś terenie gildii czy coś takiego, ale on w każdym razie szuka tu jakiegoś typa. O, patrzcie, tam widzicie, tam jest ten typek, kabek tam jest, ten ziomek, właśnie lecę do tego kapka zobaczyć, jakoś tutaj przejdę do tego kapka. Właśnie nie wiem, czy oni chcą się tutaj klepać, o co chodzi. Nie, ten Jackie poszedł zupełnie inną stronę, nie wiem dlaczego. Myślałem, że oni chcą się poklepać, miałem nadzieję, że to będą jakieś dymy. Czekajcie, zobaczcie, co ten kabek robi. Panie kabek, nie, jaki ma nick? Kabek, TP kabek, podłoga. Panie kapku, co pan robi? A, tu jest jego gildia, on się tu prowadzi dostać do jego gildii. Ale ten kapek ma dziwną stoniarkę, ocie kręca. Powiem wam, widzowie, szczerze, że rzadko widzę takie stoniarki już na dragonie, jeśli ktoś kopie nawku. No ale ona działa praktycznie tak samo jak tamta. Tylko, że wiecie, raczej każdy kopie tak po prostu w górę i zapierdziela w kółko. Okej, okay. Dobra, te pan dokonuje sobie, tej kabek sobie kopię. Myślałem, że chcę znaleźć jakąś klepę, jakąś fajną klepę gildyjną, ale chyba na starcie edycji tego niestety nie znajdzie. Moi drodzy, jestem na terenie gildii, moi drodzy, Dox. Jest to gildia 15 w top, co oni przed chwilą byli szóści chyba, jeśli dobrze się nie mylę. Ale jest to gildia 15 stopki, moi drodzy, i oni zrobili tutaj dosyć dziwną rzecz, w sensie dziwną. No, to są ich stoniarki do kopania nawku, ale dosyć zabawnie to po prostu wygląda, bo zobaczcie, wygląda to tak, jakby oni tutaj mieli jakieś takie, nie wiem... Nie wiem, takie klop, no nie wiem jak to nazwać, widzowie, takie puzzle, no nie wiem jak to nazwać, no
no wiadomo, to jest do kopania na awku, no ale wygląda to dość zabawnie. Tu jeszcze chłopca z Dirta zbudował designowo. Widzę, że ten sobie też kopie do kopania na awku. Tifts. Sobie chłopak tutaj kopie, ziomeczek. Fajną pelerynkę swoją drogą. Ej, jakby ktoś miał taką pelerynkę, to może mi podesłać. Nie wiem, czy to jest imitacja korony, czy czego. Możecie napisać w komentarzu, jeśli ktoś ma taką pelerynkę, może mi podesłać link do tej pelerynki w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. Okej, dobra, dopamy do kolejnej. Dobra, moi drodzy, jestem już przy kolejnej gildii, jest to gildia Popek. I moi drodzy, gildia Popek już ma tutaj również zrobione kopalnie do awku. Mają tu widzowie jakieś, aha, rozumiem, to oni sobie po prostu chyba zrobili jakieś, wiecie, takie podium czy coś takiego, jak dołączali do gildii. Jest ich tutaj trochę w gildii, nie ma ich za dużo, jest ich trochę, troszeczkę. Ale to, co mi się podoba, to że zaczęli budować drzewkarki. Jestem ciekaw, o której zbudowali ostatni ten kawałek drzewkarki. Czemu przestali ją budować? O Jezu, czekajcie. LB 19.14. Aha, czyli oni to zaczęli budować praktycznie na starsie edycji i nie dokończyli tego. No chyba osoba, która budowała tą drzewkarkę, się po prostu to znudziła albo ją wyrzucili z gili. Nie no, z gili to raczej nie wyrzucili. Mają oni taki oto kuboid na początku edycji. No tak to po prostu, widzowie, wygląda. Moi drodzy, jestem przy gildii Cox. Nie wiem, jest to gildia Stopki, ale chłopy tutaj, moi drodzy, kopią sobie szkuboi w taki sposób dość oszczędny. Mianowicie nie używają kopaczy fosy, a kopią taką dość dużą beczkę w dół po prostu. No jest to dość ciekawe, bo zazwyczaj wydaje mi się, że ludzie kopią to kopaczami fosy. Po prostu stawiają kopacz fosy i mają beczkę wykopaną, a na starcie edycji raczej ustawiają awka. Choć szczerze mówiąc, wam powiem, że jest to dosyć dobry sposób na kopanie emeraldów, ponieważ nie dość, że robią sobie kuboid za free, to jeszcze mają po prostu emeraldy. Emeraldy kopiąc mają. Ja sobie, moi drodzy, tepnę GTP Cox 120 poziom. Aha! Dobra, oni mają po prostu tutaj zrobione z obsidianu takie okrążenie, taki pierścień, że tak, jeśli tak to mogę ująć. A na dole sobie po prostu chłopy kopią. No dobra, wygląda dosyć zabawnie. Z tym tutaj, wiecie, tutaj ładnie trawka, tu wiecie, gdzie taka kupa. Taka, widzowie, kupa, nie? No dobra, lecimy do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tak z ciekawości zobaczyłem, że Malti ma live'a. Jest to odcinek sponsorowany przez Uzi Clickera. To sprawdziłem sobie, co Malti robi. Malti zbudował Skybase'a i powiem wam, że zrobił to w dość dobry sposób. W sensie ja też tak robię tego Skybase'a też robię tego Skybase'a, moi drodzy, przy borderze tutaj sektorowym. W sumie, a to jest akurat granica mapy. Ale jest to dobre, moi drodzy, już wam tłumaczę, dlaczego jest to dobre. Jest to dobre dlatego, ponieważ robiąc go w taki sposób, możecie, moi drodzy, jeśli rzucacie typów, oni się bugują, moi drodzy, dokładnie w tej kratce, przez co jeśli uderzacie ich, oni się bugują w tej kratce i możecie im robić po prostu nogi, ponieważ oni się nie mogą ruszać, nie mogą rzucić perły, w sensie perły mogą rzucić, ale jeśli ktoś tego nie ogarnie, to może bardzo szybko zdedać, więc jeśli robicie skybase'y, to polecam właśnie wam zrobić w taki sposób, jak zrobił to Malti. No dobra, typamy zaraz do kolejnej osoby. Moi drodzy, zobaczcie to, jaka akcja. Tepnę do typa o niku zombie, który jest w stopce. No i chłop się, moi drodzy, wkopał tym ziomkom. Tutaj chyba na łeb, z tego co mi się wydaje, czy to jest jego gildia. To nie jest jego gildia. No i gość się wkopał tym ziomeczkom na łeb. O właśnie tym, moi drodzy. I czy on im odda itemy? O kurde, znaczy nie wiem, czy on im oddaje item, ale ich pokonał. Albo tepnie tu swoich kolegów. Wydaje mi się, że on może tu tepnąć. O nie, patrzcie, on im oddaje itemy. O kurczaki, dobra, to szacunek byczku w takim razie, że ich nie zabijesz tylko drugi raz, bo i tak w sumie byś nic po prostu nie dostał. O kurde, ile nie mają tu bloków diamentów nakopali, jocie kręca, koni tu mają głowę, Zoxidex, a to jest głowa tego typa, kto go zabił? Damska toaleta, Jezus Maria, próbowałem jakiś inny nick przeczytać, nieważne, no ale widzieliście, zombie tutaj, honorowy gracz, wiadomo, zombie, ja też zombie, my zawsze jesteśmy honorowi, zombiaczki zawsze są po prostu honorowe, no dobra, te pamięty kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, sprawdzimy się, co robi Camper. Camper, moi drodzy, robi to, co mógłby robić na początku edycji, ale czy on jest z jakiejś innej gildii, gildia Legit? Czekajcie, gildia Legit, o co tu chodzi? Robimy Legit Checki, aha, czyli to jest chyba po prostu KNP, z tego co mi się wydaje. No dobra, Camper tu kopie na awku, 494 rankingu, więc widzę, że jakiegoś dedzika tutaj zaliczył. Skrzydła ma fajne, kurde, też bym chciał mieć taki skrzydła jak Camper. Znaczy ja bym chciał mieć Speed HC skrzydła, ma tutaj swojego serwera, Playchesta. Dobra, Derkuli, Mandryk, no,
tutaj KNP to jest duże, ale wiecie co, GTP KNP 120 poziom, GTP KNP 120 poziom, zobaczmy co KNP tutaj ma. Taka wielka gilia i nie buduje Kubo, idę na start edycji. O, czy krynca. Myślałem, że tutaj KNP coś ma zbudowane. Wiecie co, jestem w kontrze, wskoczy na bazę swojego kuboida. GTP hot 120 poziom. Dobra, wiecie co, idę skoczy na GTP hot 120 poziom. No i co my tutaj zbudowaliśmy? Moja gilia widzowie póki co zbudowała bałwana? Dlaczego moja gilia zbudowała bałwana? Co jest? Dlaczego Stizzy buduje bałwan? Ej, Stroll jest nic jego, czekajcie. A nie, nie mogę go. Fuck. Nie, nie mogę go na waniszu. Kurde, kiedyś mogłem trollować widzowie i na waniszu klepać. No nie, najgorzej. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i co? Do następnego odcinka. Na razie i yo, pozdro!